Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym opowiem o częstym błędzie, który sprawia, że mamy podziurki w nosie całego rozwoju osobistego i nie chce nam się pracować nad sobą. Oczywiście zaznaczę dla jasności, że jest to błąd z mojej perspektywy, tego możecie się spodziewać w moim podcaście. Także być może komuś coś takiego służy, ale z moich obserwacji wynika, że większość w Przypadków właśnie to sprawia, że odechciewa nam się, że patrzymy na pracę nad sobą jako taki przykry obowiązek, kolejną rzecz do odhaczenia, i po fali takiej fascynacji, mamy tego wszystkiego dość i tak naprawdę przy pierwszej, lepszej okazji odpuszczamy swoje pozytywne, zdrowe, sprzyjające nam nawyki i wracamy do punktu wyjścia. To jest taki element, którego ja długo nie dostrzegałam, i po czasie dopiero zaczęłam widzieć, jak bardzo był istotny w moim przypadku. I obserwowałam, jak u niektórych osób, które ja śledzę, które, których treści przyjmuję w jakiś sposób albo słucham, albo czytam, właśnie tego składnika zabrakło i doprowadzało to do frustracji, do zmęczenia, do poczucia zajechania się w tym wszystkim. Ale jeśli teraz powiedziałabym Wam o tym tylko jednym składniku, bez całego kontekstu, to nic by z tego nie wynikało. Pewnie przyznalibyście, że no, racja to jest potrzebne, ale bez tego tła, które rysuje problem, to znaczy tyle, tyle co nic. Dlatego ja uwielbiam podcasty, ponieważ tutaj można się rozgadać na ten temat i wytłumaczyć dokładnie, o co w tym chodzi. Jakie jest więc tło problemu, który ów składnik rozwiązuje? Załóżmy, że jesteśmy na takim etapie, kiedy dopiero zaczynamy interesować się rozwojem osobistym, bo po prostu nie leży nam to, jak wygląda nasze życie, nie odpowiada nam. I kiedy jesteśmy tak rozmywani życiowo, nie mamy zdrowych nawyków, nasze poranki czy wieczory pozbawione są takiej rutyny, która by nam sprzyjała, to na tym etapie, kiedy zaczynamy się interesować właśnie rozwojem osobistym, potrzebujemy często konkretnych zasad, żeby ruszyć z miejsca. Bo, co znaczy na przykład zdrowy tryb życia, jeżeli nie wyznaczymy jego konkretnych elementów, które chcemy mieć w swoim życiu? Zwykle kończy się to tym, że nagle chcemy porzucić wszystkie ewidentnie niezdrowe nawyki i nagle zacząć żyć jak okazy zdrowia. To często się kończy szybkim wypaleniem i powrotem do punktu wyjścia. Dlatego inspiracja konkretnymi rutynami i zasadami na tym początkowym etapie jest nawagą złota. Bo dużo łatwiej jest wdrożyć na przykład trzy zdrowe nawyki w ciągu dnia, niż nagle starać się odmienić całe swoje życie, żeby z niezdrowego stało się całkowicie zdrowe. I wtedy ta inspiracja hmm, rutynami innych ludzi, nawykami, które nam podrzucają, jest bardzo cenna, kiedy ktoś nam opowiada o swojej organizacji dnia, porannej rutynie. O nawykach, które poprawiają jego samopoczucie, możemy z tego czerpać na maksa. I ja uwielbiam takie treści, zawsze je lubiłam. I kiedy zaczynałam swój rozwój osobisty, to chłonęłam je po prostu jak gąbka. I bardzo, bardzo mi to służyło. Wprowadzałam niektóre elementy, o których słyszałam, w życie, testowałam je. Część się u mnie sprawdzała, część nie, ale byłam bardzo głodna takiej inspiracji, konkretnych zasad, konkretnych reguł. I przez pierwszy rok. Bałam się nawet przez jeden dzień, odpuścić swoje założenia, bo ja drżałam ze strachu, że jeżeli odpuszczę chociaż na jeden dzień, to wrócę do swojego starego trybu życia, kiedy moje dni polegały na przetrwaniu ich i kiedy wiecznie czułam się źle. Więc powrót do tego był dla mnie gigantycznym lękiem i trzymałam się tak mocno, jak mogłam, tych zbudowanych sobie nowych zasad. Rutyn, rozpisanych nawyków i organizacji dnia. Trzymałam się tego tak mocno, jak tylko mogłam. I wydaje mi się, że na tym etapie każdy trochę świruje. Szczególnie jeżeli wychodzimy z punktu wyjścia, gdzie nie znosiliśmy swojego życia, a wskutek zmian, które, które wprowadziliśmy, zaczynamy to życie lubić, no to nic dziwnego, że trochę um, możemy właśnie bać się powrotu do tego, co było, no i się absolutnie na tym zafiksować. Tak, jakby miał świat się po prostu zawalić, jeżeli przez jeden dzień czegoś nie zrobimy. I każdy wtedy mówi nam, że nic się nie stanie, jeżeli nie pójdziesz jednego dnia na spacer, ale my wtedy wiemy, że walczymy o coś więcej, niż to pójście tylko jeden dzień na spacer, że my walczymy o wyrobienie nawyku. I oczywiście wiedziałam w takich sytuacjach, że pewnie nic by się nie stało, jeżeli bym sobie danego dnia coś odpuściła. Ale prawda jest taka, że ja wolałam nie ryzykować. Bo co, jeśli nagle wszystko by się posypało? Do tego dopuścić absolutnie nie chciałam. Na szczęście ja w tym wszystkim zachowałam umiar. I nie dlatego, że byłam taka mądra z natury, tylko dlatego, że byłam pod mocnym wpływem wtedy książki, atomowe nawyki i wiedziałam, że nie muszę zawsze cisnąć się na półgodzinny trening czy godzinną lekturę książki, bo 10 minut albo i mniej też będzie ok. I gdyby nie to, to byłabym wtedy na prostej drodze do absolutnego zajechania się. Dlatego ja tak chętnie mówię o tej metodzie, bo raz, że ona jest po prostu skuteczna w wyrabianiu nawyków, a dwa, że chroni nas przed takim zajechaniem się. Bo jeżeli bardzo nie mamy siły, ale mamy w sobie na przykład dużo determinacji, to ja znam osoby, które są w stanie. Zmusić się, co by się nie działo, na przykład, żeby pójść na trening, nawet jeżeli są wykończone, niewyspane, i taka droga często prowadzi do rzeczywiście w pewnym momencie zajechania się. I oczywiście mi imponuje to, że ktoś ma w sobie tyle determinacji, ale bardzo się cieszę, że ja w sytuacji, kiedy na przykład czułam się źle to pozwalałam sobie na to, żeby robiłam 7-minutową jogę zamiast iść na siłownię. I to mnie uchroniło po pierwsze przed tym um, zafiksowaniem się absolutnym na tym, że co by się nie działo, to ja muszę cisnąć ten sam trening, zrobić tyle samo rzeczy w ciągu dnia itd. Ale to nie jest jeszcze ten kluczowy składnik, o którym dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Bo z dzisiejszej perspektywy myślę, że to kurczowe wręcz trzymanie się swoich założeń, czasem trochę absurdalne, ale jednak, było dla mnie kluczowym elementem wyrobienia mojej samodyscypliny, która wcześniej nie istniała w ogóle. Bo nauczyłam się działać niezależnie od tego, czy mam motywację, czy nie, czy mi się chce, czy nie, w tych właśnie małych dawkach, ale zawsze. I co by się nie działo, nie odpuszczałam. To był trudny etap mojego rozwoju, ale myślę, że najcenniejszy. Nie oceniałabym go tak z perspektywy czasu, prawdopodobnie, gdyby nie jeden element, który sprawił, że mogło się skończyć to zafiksowanie, mogło się kończyć to świrowanie na ten temat, że jeżeli jeden dzień czegoś nie zrobię, to się wszystko zawali. Mam wrażenie, że jego brak jest podstawowym powodem, dlaczego niektóre osoby, mnóstwo jest takich osób, w pewnym momencie rzuca to wszystko, ma dość tych wszystkich rutyn, poukładanej organizacji dnia zafiksowania na, na punkcie zdrowego, rozwijającego stylu życia. A jest to zaufanie do siebie. Bo jeśli na pewnym etapie nie zaufamy sobie i swojej intuicji, to utkniemy w więzieniu odbębniania nawyków i długiej listy rytuałów self-care. Bo jeśli nie pozwolimy sobie na elastyczność, to nawet najpiękniejsza poranna rutyna będzie tylko kolejnym obowiązkiem, który musimy odbębnić. I pamiętam, że kiedy nagrałam odcinek o książce Fenomen Poranka, w której jest zawarta koncepcja Miracle Morning, na którą składa się sześć elementów porannej rutyny, i tam jest, składają się takie elementy jak pisanie, afirmacje, wizualizacja, ćwiczenia fizyczne, czytanie ym, i cisza, medytacja, to dostałam trochę głosów na ten temat, że ym, jest to włożenie się w takie sztywne ramy. Ograniczenie swojej spontaniczności, przyjemności, poranków, itd. I zupełnie się temu nie dziwię. Bo jeżeli trafimy na taką koncepcję, i to teraz tak odczuwam z perspektywy czasu, wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to może zadziałać na kogoś, kto jest na innym etapie trochę. To znaczy, jeżeli ja na samym początku drogi trafiłabym na listę kolejnych rzeczy, które ja powinnam robić, które ja muszę robić, i chciałabym tak pryncypialnie się do tego stosować, i wyznaczyć sobie na przykład konkretną ilość czasu na każdy element i to zawsze miałoby być w tej samej kolejności, to to jest rzeczywiście prosta droga do zajechania się i do znienawidzenia tego, że to jest kolejny, tak naprawdę duży obowiązek, który musimy odwalić od razu z samego rana, i wtedy cała przyjemność i takie, taka celebracja tego poranka znika. A ja kiedy trafiłam na książkę Fenomen poranka, miałam w sobie już bardzo dużo takiego takiego poczucia elastyczności, że ja wiedziałam, że dla mnie książka, jakakolwiek by to nie była, jakakolwiek to by nie była koncepcja, zawsze jest tylko inspiracją. I rzeczywiście mi się bardzo spodobał motyw Miracle Morning i od, nie wiem, przeczytałam tę książkę jakoś rok temu i cały czas w moich porank moje poranki tak wyglądają, ale nigdy nie wyglądały dokładnie tak samo. One dostosowywały się do moich możliwości, do nastroju, jaki miałam danego dnia, do ilości czasu, do moich aktualnych potrzeb. Nigdy nie wyznaczyłam sobie konkretnej formy każdego z tych elementów ani czasu, jaki powinnam poświęcić na każdy z nich. I kiedy czułam, że to się zbliża do jakiegoś odbębniania pewnej listy, to dokonywałam zmian. Inaczej podchodziłam do medytacji, inaczej podchodziłam do ćwiczeń. U mnie to zmieniało się na przestrzeni tego roku setki razy. I każdy mój dzień wygląda trochę inaczej. Każdy poranek. Bardzo sama koncepcja mi się podoba, żeby celebrować te poranki. I w momencie, kiedy odpuszczałam sobie na, nie wiem, jakiś url czy coś takiego na parę dni, to bardzo mi tego brakowało, bo ja czuję, że te poranki mnie składają do kupy i że ja się czuję taką w pełni gotowa do życia, kiedy sobie przeprowadzę taki poranek. Ale ostatnio sobie uświadomiłam, że można mieć dość tych zasad. Koncepcji tego, co powinno się robić, czego się nie powinno, jak powinny wyglądać Twoje poranki, co powinno się w nich zawierać. Bo jeżeli my traktujemy to słowo powinno tak pryncypialnie i naprawdę chcemy działać według jakiegoś przepisu, to będziemy mieć w końcu tego dość, bo każdy z nas jest indywidualną jednostką i jeżeli nie dopasowujemy do siebie tych rzeczy, tylko szukamy przepisu na idealne życie. Od kogoś innego, to będziemy ciągle mieć wrażenie, że naginamy się do czyjejś rzeczywistości. Bo to nie jest tak, że jakikolwiek autor książki, albo ktokolwiek inny, albo ja, wie lepiej od ciebie, jak powinna wyglądać twoja poranna rutyna, albo nawyki, które powinnaś mieć w swoim życiu. Bo jasne, że są pewne rzeczy, które po prostu warto robić i tyle. Nie wiem, warto pić wodę, warto się ruszać, warto jeść zbilansowane posiłki, hmm, czytanie książek dobrze wpływa na mózg, wiemy o tym, a pisanie dziennika albo medytacja pomagają nam na przykład regulować emocje. To są fakty. Tak jest. O, dobra, może te ostatnie rzeczy to, to nie są takie jednoznaczne, bo u jednych tak może być, u, jednej, u, u drugich nie, no ale są takie Elementy życia, które sprzyjają każdemu, jak zbilansowane posiłki, tam, ruch czy, czy picie wody. Ale jest masa możliwości, jak możemy dostosować te takie odgórne rady do swojego życia. Ale musimy zaufać sobie, że jesteśmy specjalistami do spraw swojego życia. I o ile na początku rozwojowej drogi uważam, że wejście w takie dosyć sztywne ramy, może nam sprzyjać, bo w moim przypadku się to sprawdziło, mimo że ja i tak dostosowywałam to w jakimś stopniu do siebie, jeżeli chodzi na przykład o ilość czasu czy rodzaj aktywności, to ja chłonęłam te wszystkie treści o tym, co powinien zawierać poranek, jak organizować sobie czas i tak dalej. I mi to dało mnóstwo inspiracji. I bardzo wiele zawdzięczam różnym twórcom książek i podcastów, od których czerpałam od groma po prostu inspiracji do mojej codzienności, ale jej ostateczny kształt to tak naprawdę zlepek tych inspiracji odniesiony do mojego życia i mnie samej. No i dlatego też tak ważne jest to, czego my słuchamy i co czytamy, jakimi ludźmi się otaczamy, bo no naprawdę jesteśmy z tego utkani. Tylko problem polega na tym, że kiedy nie ufamy sobie, to spijamy takie informacje, które powinny funkcjonować jako przede wszystkim inspiracja, jako prawdę o tym, jak żyć. Zamiast odbierać to tylko jako perspektywę, która może nas zmotywować, zainspirować, sprawić, że będziemy chcieć to testować u siebie i sprawdzać, jak to u nas działa, bo no, nawet najlepsze książki naukowe. Nie będą odpowiedział na pytanie na to, jak powinno się żyć. Jak powinny wyglądać nasze dni, żeby były idealne. Bo każdy człowiek jest niesamowitym indywiduum. I my sami możemy tylko odkrywać swoją własną receptę na satysfakcjonujące nas życie i nigdy nie otrzymamy jej w całości od kogoś innego. Dlatego kiedy przychodzimy do psychoterapeuty, nie dostajemy listy rzeczy, które powinniśmy robić, tylko w trakcie trwania terapii sami do tego dochodzimy, czego my oczekujemy od życia, czego my chcemy i jak my chcemy, żeby nasze życie wyglądało. I to wymaga dużej takiej samoświadomości. Wydaje mi się, że to się ściśle wiąże z zaufaniem do siebie. Bo jeżeli my staramy się siebie poznawać, zadajemy sobie różne pytania, jak się z czymś czujemy, czy czujemy się po czymś lepiej, czy gorzej? Czy coś jest dla nas rzeczywiście, mm, na przykład, przyjemnym elementem do dnia, który sprawia, że czujemy się ze sobą lepiej, na przykład, kiedy zapiszemy rano kilka zdań chociaż w dzienniku, albo chwilę pomedytujemy, czy to nas tylko irytuje. I robimy to dlatego, że Mnóstwo ludzi teraz tak robi i mówią nam, że dla nich to um, że na nich działa to dobrze. I kiedy będziemy się tak często nad, nad tym zastanawiać, jak na nas to działa, jak my się z tym czujemy, czy nam to sprzyja, czy niekoniecznie, to wtedy z czasem budujemy też to zaufanie do siebie, bo zaczniemy zauważać, um, te różnice pomiędzy tym, że na przykład no nie chce nam się czegoś robić, ale rzeczywiście czujemy się po tym dużo lepiej niż wcześniej. Ja mam tak zawsze z aktywnością fizyczną, że 99% przypadków nie chce mi się, ale wiem, że to mi totalnie sprzyja, bo zawsze czuję się milion razy lepiej po wykonaniu ćwiczeń. Także jeżeli będziemy siebie analizować, przyglądać się sobie, to. Stworzy się też to zaufanie do siebie, bo będziemy widzieć, że to nie jest tak, że próbujemy sami siebie wykiwać. Ja tak kiedyś miałam, że no, jak coś po prostu, mi nie, coś było dla mnie niewygodne, to ja tak trochę właśnie sobie mówiłam, że a to najwyraźniej nie jest dla mnie. A kiedy zastanawiamy się nad sobą trochę bardziej. Bardziej się sobie przeglądamy, to zaczynamy widzieć, że dobra to jest dla mnie trudne, ale rzeczywiście ma to pewną wartość, bo czuję się pod tym lepiej. Sprawia, że, sprawia to, że na przykład um, moje dni są dla mnie bardziej satysfakcjonujące, no to widzimy, że to warto na przykład zachować w swojej rutynie um, porannej, a jeżeli coś jest uznawane za bardzo sprzyjające. Ale my nie czujemy pozytywnych efektów, to zauważymy te różnice pomiędzy tym, że nie chce mi się, bo czuję, że to nie, że to nie wpływa na mnie dobrze, a nie chcę tego robić, bo, bo po prostu mi się nie chce. I kiedy budujemy zaufanie na takiej szczerości wobec siebie i autorefleksji, to jesteśmy w stanie zaufać sobie też w tym, że dobieramy. Te różne czynności dnia codziennego um, i to, jak powinien ostatecznie wyglądać nasz dzień, do naszych osobistych potrzeb. I kiedy też pozwolimy sobie na taką elastyczność. Um, nie będziemy czuć, że jesteśmy w, jakiś, w jakimś więzieniu odmębniania tego, co powinniśmy zrobić, żeby czuć się na pewno ze sobą dobrze. Bo łatwo też wpaść w takie świrowanie, że na przykład orientujesz się o e, 22. że nie zrobiłaś tyle kroków, ile chciałaś, nie, nie wypiłaś wystarczająco wody tyle, ile zakładałaś, i nagle chcesz to nadrabiać po prostu i świrować z tym. Ja też przechodziłam ten etap, że jeszcze wychodzisz, żeby dobić sobie kroki albo coś w tym stylu, ale z czasem, kiedy już zaczynasz coraz bardziej ufać sobie, to wiesz, że dobra, dzisiaj na przykład miałam gorszy dzień, to jutro postaram się przejść na przykład na dłuższy spacer i bardziej zadbam o picie wody. I wtedy ufamy też sobie, że dobra, dzisiaj mi trochę gorzej na przykład poszło z tymi elementami dnia, o których chciałam zadbać, zadbam o to następnego dnia i nie ciśniemy się tak, jakby z każdego dnia ktoś miał nas rozliczać, bo jedyną osobą, która nas będzie rozliczać, jesteśmy my sami. I jeżeli będziemy wobec siebie też po prostu wyrozumiali i pełni zaufania. To, to będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo nigdy nie będziemy czuć, że jest nad nami um, jakiś, jakiś bicz, który każe nam wykonywać wszystkie punkty z listy i dbać o siebie w taki sposób, jak sobie przygotowaliśmy, bo ktoś inny robi to w ten sposób. Chociaż, tak jak wspomniałam, na początku może nam to bardzo pomóc, ale z czasem, z czasem budowania swojej um, samodyscypliny. Zacznie rodzić się w nas to zaufanie do siebie. Ja to mówię, więc ja to zrobię. I w momencie, kiedy już mamy to zaufanie, to jesteśmy w stanie też dostosowywać swoje, um, swój sposób rozwoju osobistego do siebie i wszystko inne traktować tylko jako inspirację. I mimo, że rutyna opiera się na tym, żeby wyglądać generalnie dosyć podobnie, Każdego dnia, no na tym, to, to znaczy właściwie rutyna, to ona może być elastyczna i musimy mieć na względzie, bo warto mieć to na względzie, że wszystko się zmienia. Czasem po roku chodzenia na siłownię cztery razy w tygodniu poczujesz, że to już nie jest aktywność dla Ciebie. Albo w pewnym momencie zauważysz, że klasyczna medytacja już cię męczy i potrzebujesz jakiegoś innego sposobu na, na wyciszenie. Albo znudzi cię pisanie klasycznego dziennika i będziesz szukać innej alternatywy, takiej regul regulowania swoich emocji. Ciągle się zmieniamy, ciągle nam się coś nudzi, mamy ochotę na coś innego i nie ma co trzymać się po prostu. Pazurami cały czas tego, co ustaliliśmy sobie na początku. I mam takie wrażenie, że wiele osób właśnie przez to się wypala, że coś się kiedyś dobrze sprawdzało, że na tym zbudowali na przykład swoją samodyscyplinę i takie poczucie, że dobrze przeżywają swoje życie, swoje dni, że te dni są produktywne i że dbają o siebie, rozwijają się i trzymają się tego pazurkami po prostu za długo. Bo na początku nam to jak najbardziej pomaga, ale z czasem, jeżeli nie będziemy nabierać takiego zaufania do siebie i elastyczności, to będziemy trochę czuć się, jakby właśnie kolejny obowiązek został nam dorzucony do listy rzeczy na dany dzień i będzie nas to wykańczać. I nawet jeżeli mimo robienia tego będziemy czuć satysfakcję, no to ta przyjemność, która kiedyś się z tym wiązała, zacznie też yy, zacznie znikać. A kiedy zaakceptujemy to, że ciągle się zmieniamy, że coś nam, nam się może nudzić, że chcemy coś poprzestawiać, że potrzebujemy nowych bodźców, mimo zachowywania jakichś tam ram tych swoich rutyn, to bardzo nam to ułatwi um, uniknięcie tego poczucia wypalania się, bo wszystko się zmienia i my się ciągle zmieniamy. Zmienia się ilość czasu, jaką mamy dla siebie, wyzwania, przed którymi um, aktualnie stoimy. Co, co nas teraz przejmuje, jakie mamy kłopoty, um, albo jakie cele, na czym jesteśmy skupieni. Inne rzeczy nas inspirują, zmieniają nam się priorytety. Jeśli pozwolimy sobie na elastyczność i na pewnym etapie stopniowo zaczniemy ufać coraz bardziej swojej intuicji, to znajdziemy wtedy swoją drogę i swój przepis na dobre dni na najlepsze poranki, najlepsze wieczory i na takie poczucie spełnienia i tego, że ym, nasze dni wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. Kluczowe jest właśnie przejście też tego etapu testowania, tego, co słyszymy od innych, sprawdzania tego u siebie. Jeżeli się nie sprawdza, odrzucamy, próbujemy inaczej, w inny sposób, od innej strony, w innym czasie. I jeżeli właśnie pozwolimy sobie na taką elastyczność, to też Pozwolimy sobie tym samym na taki dojrzały rozwój osobisty, który nie jest tylko odbębnianiem tego, co się sprawdza u kogoś innego, ale dostosowywaniem tego do swojego życia, tak żeby naprawdę nam służyło. Bo bez tego możemy stać się więźniami doskonałych rutyn i perfekcyjnych nawyków, co bardzo często kończy się wypaleniem. A przecież rozwój osobisty, przynajmniej w moim rozumieniu, służy. Takiemu wzniecaniu w nas iskierki, dzięki której nam się chce żyć i działać, a nie wypalaniu nas od środka. Także życzę Wam wzniecania w sobie tej iskierki i udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!